mamy pociąg? Ale jaki pociąg? No, do Zakopanego. Zaspaliśmy! Jak zaspaliśmy? No zaspaliśmy, no zobacz, za 10, jest 15, po pociąg mamy. No to mamy 25 minut. Szybko, szybko. To ja idę szybko do dziewczyn, a ty ogarniaj mało. Dobra, to ja pakuję nasze rzeczy. A walizka gdzie jest? No walizka jest w szafie. Dobra, to już pakuję. Dalej idziemy, ubieramy się szybko. Za 10 minut mamy pociąg? Ojej, ja myślałam, że autem jedziemy, szybko. Jezu, no, Jezu, ja też nie popatrzyłam na zegarę. Ja nawet spakowana nie jestem, co ty, Nikola? Dziewczyny poszły do łazienki, ja już biorę te walizki, schodzę na dół, ty szyku, szybko na lecie i zaraz się wszyscy widzimy w aucie. Jedziemy, bo zostało nam 5 minut dosłownie. Dobra, okej, okay. Dziewczyny na pewno szybko się wyrobią i zaraz będą w samochodzie. A ja już idę tak samo, Nelcie biorę i już lecę szybko do samochodu, to pospiesz się. Umiem gotować. Sprzątać tak ledwo, ale po co nam sprzątanie? Poradzimy sobie. No co teraz będziemy robić? Damy sobie radę przez weekend? Dzień? Spoko, ale dwa? To nie. No oczywiście, że damy. Patrz, na obiad ugotujemy naleśniki. Zamówimy McDonalda. Tosta. No właśnie, nawet się przejdziemy. No, epic. A jak coś, to pójdziemy do babci. Blisko twoja babcia mieszka. Trochę ulicę przejdziesz. Czyli mamy cały dom dla siebie i kota. No to wiesz co, może byśmy coś ugotowały, bo jestem naprawdę głodna. Ja też jestem głodna. A próbowałaś kiedyś kawy? Nie, raczej nie. Kawa to jest do dorosłych.
No, mi mama zawsze też tak powtarza. No to tym bardziej idziemy spróbować. Gdzie, Nikola, trzymacie filiżanki? Nie wiem, któryś z tych szafek, więc szukamy. Ej, Nikola, ty wiesz, jak to się obsługuje? Chyba się tego boję. Czekaj, jaką chcesz kawę? No, cappuccino. Czy ekspresa sobie życzysz? Cappuccino może. Co? Ja też może chyba będzie słodsze. No, z pianką chyba. Tak. I co teraz tu? Nie wiem. Widzę, że to się nie leje. Jezu. Co, jak coś zepsuło? Nie wiem, będziemy odkupować. Coś teraz? Co dalej? Znać? On się zrobi? Jezu! 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 Co to było, Nikola? Mówiłaś, że się znasz, a tu jakieś bum-bum robiło! Nie wiem, jak tata to wciskało, to nigdy bum-bum nie robiło! Ej, dobra, słyszę, że się uciszyło, więc chodź zobaczysz, może już mamy kawę. To był zły pomysł! To bum-bum robiło! To będzie na ciebie! Ty! Ty! Wszystko żyje! Kawę mamy! Hup. Ej, dobrze, że tak mało. Nie wiem, czy to będzie dobre. Tak, nie tak, tak sobie, nie? Ej, dobra, ja się boję. Pachnie? Czekaj, bo to jest gorące. To... Pachnie czekolada. To zdrowie. Zdrówka. Puk! Jak to? Ale już mogło... Ostatni raz próbowałam kawę. No, nie wiem, jak dorośli mogą to lubić. Nikola, kawka wypita, a ja nadal jestem głodna. Moglibyśmy zrobić coś do jedzenia, ale co prawda nic nie ma w tej lodówce. Na zakupy nie pójdziemy, więc zostaje może coś zamówić. Ale na co w sumie mamy ochotę? Pizza! Dobra, z serem oczywiście, nie? No, z serem. Margarita. Dobra, wchodzę na stronę. A? Dziękuję. Do widzenia. Ale on nie pachnie. Ja już. Pierwszy raz wybraliśmy razem pizzę. Czekaj. No, zaś będzie do twojej ręki. Nie! Pamiętam kiedyś w challenge'u, pamiętasz? O! Ty, Nikola, a skąd ty wziąłeś pieniądze? A, jakąś tam stówkę znalazłam. Wiem, gdzie to zatrzyma pieniążki. A! Nie będzie krzyczał? Nie skapię się. Powiem, że kot zjadł. 12 seconds later. Kto to jest? Dobra, co? Coś puka do mnie. Dobry wieczór. Czy zastałem może kogoś dorosłego, dziewczynki, w domu? Niestety nie. Pozostałyśmy same w domu. Same w domu? Bo ja jestem bezdomny i zbieram różne fanty do jedzenia. No, pytam po ludziach, a tutaj było otwarte, dlatego weszłem i zapytałem. Ale skoro jesteście same w domu, to wam nie będę przeszkadzał. Dobranoc. Dobranoc. Ej, Nikola, nie uważasz, że ten pan był jakiś dziwny? Dziwny? No nie, ten śmiech był okropny na końcu. Dobra, Nikola, idziemy na górę, ale zamknij drzwi, to przede wszystkim. Bo jeszcze może nam jeszcze może wejść i nam może coś zrobić. Bo był jakiś dziwny. I coś ukraść. No właśnie. Na pewno zamknęłaś? No tak. Dobra. Się przejmujemy w ogóle. Cieszę się, że jesteśmy same w domu. No właśnie. Super miasto. Damy ogromne. Organa.
Jezu, nie zastrzel mi! Ej ty, jak ten gościu nam coś zrobi, mamy pistolet! No, że nie ma ładunku. Ale mamy kulkę, więc uderzymy i już. Okej. Okay. Ej, co tam się świeci? Co to jest? Geta, co ten gościu robi? Jezu, gdzie on jest? Jezu, co on robi? On ma latarkę. Panie? No. No ja! Czegoś szuka? Nie wiem, czy widzicie, ale... On ma latarkę. Jezu, co on robi? O Boże, i to jest ten gościu, widzę czapkę. Tak. To jest ten gościu. Co on robi? Ej, wyjrzymy na balkon. Tak. Boże, on nam grzebie. Chyba. Słyszałaś ten śmiech znowu? To był on na pewno, jeszcze ta jego czapeczka się... Dobra. Nie ma czego się bać, ale bo na pewno zamknęłam drzwi. Tak, zamknęłam drzwi na pewno. Zresztą nie wiem, co o tym myśleć, ale na wszelki wypadek musimy się przygotować. Tak. Dobra, Nikola, tak samo myślę. Masz jakąś kartkę i długopis, bo musimy narysować plan na niego. Na pewno coś znalazłeś, zaczekaj. Dobra, to szybko. Patrz, tu są drzwi wejściowe, nie? Tu są schody i w ogóle. Pobiegniemy to my to, i weźmiemy pistolet i będziemy... I weźmiemy to i weźmiemy w niego. Ten. Rozumiesz? Tak. Patrz, Stasiu jeszcze jest... Boże, świeci latarką. Nikola się boję. Dobra, podłóżmy te bombki szybko i... Dobra, pokażę. Stasiu jest. Boże, co on szuka? Jest! Chyba nas widział, uciekamy. Lena, to jest mnie. No, o! Zmieniłem. No, drobina, myślę, że no. Papa.
Wstrętne dzieciary. Ja was jeszcze złapię. Wstrętne dzieciary. Ej, Nikola, włożyłaś ten karton tam do góry? Z bombkami, tak jest. Dobra, spoko. Jesteśmy bezpieczni. Strzelne ziary, złapiej! Jeszcze tego pożałuję! Ała, ała, ała! Święte znowu te bombki! Myślę, że te tymi bombkami pokonają! Nie ma nic do góry. Dzieciakom chyba się skończył pomysł. Święta chominka. Nie ma ich. Będę mógł grać co chcę. Będę mógł wziąć co tylko mi się podoba. Ja was zaraz złapię! Poka się! Wstrętne dzieciary! Już nigdy nie wrócę do tego domu! Przeklęty dom! Wstrętne dzieciary!